bardzo często z lasu, w ogóle z przyrody czerpią inspiracje różnego rodzaju artyści. I właśnie chcieliśmy posadzić las kultury, taki żywy pomnik kultury i żywe pomniki ludziom kultury, ponieważ już takich pomników kamiennych, marmurowych mamy bardzo wiele, a drzewo jest żywym pomnikiem, tym bardziej takie drzewo jak dąb. I taki dąb został posadzony w hołdzie dla pani Wisławy Szymborskiej. Po drugiej stronie tutaj tego miejsca mamy dużo miejsca i powstanie tutaj, to będzie las kultury i upadniejący te wielkie postaci, a tutaj te osoby, które uczestniczą w tych uroczystościach, przede wszystkim właśnie twórcy, ludzie sztuki, kultury, będą mogli również posadzić swoje drzewko inne, które będzie również rosło dla ich, powiedzmy, nie pamięci, tylko że będą mogli pamiętać o tym, że oni również swoje drzewko tam posadzili, to drzewko tam rośnie sobie. Jest las, nie ma nas, prawda, już. Także tego będzie las, że tak powiem, swoim szumem wspominał nas. Ja kocham las, jestem, że tak powiem, zaprzyjaźniony z lasem od wielu, wielu już lat, przynajmniej od 25 już tak na stałe. Zawsze w życiu można się doczekać jakiejś niespodzianki, której się człowiek zupełnie nie spodziewał. Mam swoje drzewo. Brawo!